Altair już od dawna planował uprowadzenie Esme, w której się zakochał. W 240 odcinku serialu Złoty Chłopak w końcu mu się udaje. Siran nie ma zamiaru mówić mężowi o swojej chorobie, chce mu oszczędzić cierpienia. Kazym dalej romansuje z Zerin, planuje z nią przyszłość. Ferit, Mert Ramazan Demir, wyżala się Pelin z tego, jak mu ciężko. Siran znów opowiada psychiatrze o swoich przemyśleniach. Esme odwiedza Zerin, później zostaje uprowadzona przez Taira. Złoty Chłopak, odcinek 240. Streszczenie szczegółowe. Ferit dziękuje Zerin, że nie złożyła skargi na Esme. Kaja przyjeżdża na wybrzeże, gdzie spotyka się z Safetem i Tarikiem. Gratuluję, jesteś bardzo odważny, mówi Tarik, bijąc brawo. Zaatakowałeś mojego brata, chociaż był niewinny. Teraz stajesz przed nami, jakbyś był gotowy na pokaz mody. Podziwiam twoją odwagę. To osobny temat, odpowiada Kaja. Przyjechałem tu dziś ze względu na Siran. O ile rozumiem, obaj chcemy dla Siran jak najlepiej, prawda? Jedna rzecz mnie tylko martwi. Gdzie jest twój słynny lekarz? Od wczoraj wieczorem próbuję się z nim skontaktować. Jego asystent nie odpowiada, zadzwoniłem do szpitala i powiedzieli, że nie ma go od jakiegoś czasu, dodaje Kaja. Wybrałeś osobę, do której nie da się dotrzeć, żeby nikt nie mógł jej sprawdzić? Jesteś bardzo sprytny, chwali Tarik. Tak, mój drogi, tylko ja mogę się z nim skontaktować. Dzięki kontaktom, które nawiązałem, moi przyjaciele mogli wydostać się z więzienia. Są teraz na wolności. To oni wskazali mi tego lekarza. Przyjaciele są dobrzy, powinieneś też sobie jakiegoś znaleźć. O czym mówisz, synu? Mów normalnie, to prawda, masz problem z mózgiem. W takim razie powiem ci wprost, wtedy mnie zrozumiesz. Aby ocalić życie Siran, ty i twój malowany kuzyn jesteście zależni od moich znajomości. Mam 10 razy więcej kontaktów w Londynie niż ty, stwierdza Kaja. Twoja ojczyzna jest tam, prawda? Odzywa się Safet. Moja ojczyzna jest tutaj, ale dość o ojczyźnie, jesteśmy tu, aby porozmawiać o chorobie Siran. Daj mi wszystko, co masz w swoich rękach, zwraca się do Tarika. Potrzebuję wszystkich informacji. Wspólnie przekonamy Siran do poddania się leczeniu. Ty, z tym małym mózgiem, nie martw się. Znam metody perswazji. To za mojego brata, Tarik uderza Kaję i daje znać swoim ludziom, by wyszli z ukrycia. Draby pojmują Kaję, Siran odbiera wideo rozmowę od Tarika. Zobacz, kogo tu mam, mówi mężczyzna, kierując kamerę na związanego, zakneblowanego Kaję. Musimy się spotkać i porozmawiać. W przeciwnym razie chyba nie muszę mówić, co się stanie.
Przyjadę, niech Bóg cię ukarze. Co się stało, Siran? Pyta Suna, zaniepokojona malującym się na twarzy siostry przerażeniem. Co ci pokazał? Porwał Kaję i teraz mi nim grozi. Esme oświadcza mężowi, że się z nim rozwodzi i z radością oddaje go Zerin. Opuszcza nowe mieszkanie kochanków i wsiada do samochodu Taira, który ją tu przywiózł. W trakcie podróży orientuje się, że wcale nie wracają do domu. Mazlumie, dokąd jedziemy? Pyta kobieta. Proszę się nie martwić. Zabieram cię do miejsca, które ci się spodoba. Nie chcę nigdzie jechać. Zabierz mnie do domu. Nie możesz, proszę pani. Nie jesteś bezpieczna w domu. Chyba rozumiesz, że pan Kazym nie jest mężczyzną. Boisz się? Nie bój się, Taier gwałtownie hamuje. Ze schowka wyciąga pistolet i kieruje go w Esme. Teraz będę cię chronić przed wszystkimi, ale najpierw muszę odebrać ci telefon. W końcu to ja go naprawiłem. Co ty mówisz, Mazlumie? Co się dzieje? Przestań, proszę cię. Nie jestem Mazlumem. Naprawdę nazywam się Taier. Oddasz mi telefon dobrowolnie, czy mam go wziąć siłą? Czy Esme uda się uciec porywaczowi? Co planuje Tarik? Czy zmusi Siran, by wyjechała razem z nim? Złoty chłopak, gdzie i kiedy obejrzeć 240 odcinek serialu? Premierowa emisja 240 odcinku serialu Złoty Chłopak odbędzie się w piątek, 30 sierpnia 2024 roku o godzinie 14. Zero zero na antenie TVP1.